Oczywiście, że zdarzają się nadużycia, oczywiście, że zdarzają się inkwizytorzy przekupni, zdarzają się inkwizytorzy wariaci, charakteropaci itd. Niemniej jednak, jeżeli popatrzymy sobie na karierę wspomnianego tutaj na początku Bernarda Guy, którego podręcznik inkwizytora zrobił wielką karierę, ponieważ on był twórcą takiego pierwszego, czy może najważniejszego, najpoważniejszego, to jest przełom XIII-XIV wieku. On napisał podręcznik inkwizytora. I teraz ten podręcznik inkwizytora do dziś dnia jest wydawany, nawet po polsku niedawno wyszedł. Tylko nikt nie zwraca uwagi, że muszę powiedzieć, że wydawcy uczciwie to piszą, ale oni to piszą we wstępie, a wstępów nikt nie czyta. Nie wiem, czy Państwo zauważyli, nikt nie czyta wstępów do książek, a ja bardzo Państwa zachęcam, czytajcie wstępy do książek. Naprawdę, to one nie są tak tylko po to, żeby było więcej stron. We wstępie czasami bardzo ważne rzeczy są powiedziane. Otóż uczciwie przyznają się wszyscy wydawcy, że oni wydają jedną z pięciu części tego podręcznika. A mianowicie część pod tytułem Jak przesłuchiwać heretyków. Tak? Gdzie są różne herezje wymienione oraz są kwestionariusze, jak to robić. I jest maleńka część o tym, co zrobić, kiedy ewentualnie tych zeznań nie można uzyskać po dobroci. Tak? Ale to jest maleńka część. Bernard Guy jest wykształconym teologiem. W którymś momencie papież powierza mu stanowisko inkwizytora i on się do tego zabiera jak prawnik. On studiuje prawo kanoniczne i te cztery pozostałe części to jest tak naprawdę wstęp prawny do tego, co ma... Tak, rozumiecie, taka propedeutyka, takie uzasadnienie tego działania. Żeby ten inkwizytor, to nie z głowy on sobie wyciągał, tylko żeby on miał odpowiednie kanony praw kościelnych, żeby mógł oprzeć ten swój wyrok. Po prostu tworzy kodeks postępowania prawnego, kodeks prokuratorski. Tak? A ta ostatnia część praktyczna, której znowu małą częścią są te słynne tortury, zresztą wcale nie opisywane ze szczegółami, proszę nie myśleć, że tam jest takie, że należy mu wyrywać paznokieć, a potem... Nie, tylko jest dość ogólnie powiedziane, jakie są dopuszczalne, a jakie nie są dopuszczalne metody. Otóż on tworzy ten podręcznik. Co my robimy? My wyciągamy z niego jedną część i to się nazywa podręcznik inkwizytora. Nie, podręcznik inkwizytora to jest pięć części. Z tym, że gdyby wydano pięć części, to przy połowie pierwszej części umarlibyśmy z nudów po prostu, bo to byłoby tak jak czytanie kodeksu prawa. Otóż Bernardo Guy akurat, on był bardzo skrupulatnym człowiekiem, on był znakomitym historykiem. On zresztą przejdzie później do historii jako historyk, jako twórca na przykład jednego z pierwszych katalogów dzieł świętego Tomasza Zakwinu. Bardzo wnikliwy historyk. Otóż on był 15 lat inkwizytorem. I przez te 15 lat zachowały się dość dobrze jego archiwa. Przez te 15 lat on przewodniczył 980, o ile dobrze pamiętam, sprawom. Tak? Z tych 980 spraw było mniej więcej 46 wyroków wskazujących na śmierć. Z czego niektóre wydane pośmiertnie. To znaczy ten oskarżony o herezję już nie żył. Proces się odbywał, bo trzeba było sprawdzić. Oczywiście czasem i jego ciało czekały później nieprzyjemności, bo je wykopywano z ziemi poświęconej, tam gdzieś wrzucano do rzeki czy coś. No bywa. Ale rozumiecie, na 980 spraw, 40 parę, no niecała 50 kar śmierci, to przepraszam bardzo. No to jest, to znaczy, że to jest po prostu uczciwy sędzia, który wykonuje dobrze powierzone mu zadanie. Tak? A oprócz tego były sentencje jakieś tam właśnie wskazujące na jakąś pokutę, nie wiem, na publiczne zaprzeczenie, na przykład odwołanie swoich tez i tak dalej, i tak dalej. Czyli po prostu mamy do czynienia z prawnikiem, z prokuratorem, tak? Który wykonuje swoją pracę. To nie jest potworem, który nie jest. I teraz, żeby zakończyć, bo to już gadam półtorej godziny, żeby zakończyć jeszcze później, jeśli Państwo mają cierpliwość, to ja jestem gotowy odpowiedzieć na parę pytań, jeśli jakieś będą.
chciałbym powiedzieć właśnie jakby nie ukrywając całej złożoności i tego, że naprawdę dochodziło czasami do nadużyć, mamy jednak w inkwizycji po pierwsze instytucję, która wyrasta z tych czasów. Ja dlatego tak dużo o tych czasach mówiłem. Ona wyrasta z tych czasów. Ona jest potrzebą tych czasów. Tak? Ona jest również potrzebą zagwarantowania obiektywizmu, kompetencji w sprawach tak delikatnych jak sprawy wiary. Ona, ta instytucja, wbrew tej czarnej legendzie, tutaj te lochy inkwizycji są takie, ona zapewnia po raz pierwszy w tego typu sprawach, a prawdopodobnie w epoce porzymskiej, być może po raz pierwszy w ogóle, godny proces, który nie jest tylko widzimisię miejscowego władcy, ale jest przeprowadzany według jakichś norm i według jakichś reguł. Więc ona pomimo tego, proszę Państwa, mnie szkoda jest i tych 40 skazanych za poglądy. Tak? No przykro mi. Znaczy dla mnie dzisiaj jest to rzecz bulwersująca. I jest mi wstyd trochę, że tak się działo. Ale z drugiej strony, jakby widząc cały kontekst, no ja mogę powiedzieć, no cóż, nie będziemy tego więcej robić, ale nie mogę powiedzieć, że to nie miało zupełnie sensu. I Dominikanów nie skierowano do tej pracy dlatego, że oni byli szczególnie okrutni, tylko dlatego, że byli po prostu dobrze wykształceni i spełniali warunki, które miałaby spełniać taki niezależny trybunał. Niezależność finansowa, lokalna i tak dalej.